Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Mamy czwartek, 14 grudnia. Tradycyjnie, tak jak codziennie, spoglądamy na wykres. Indeks dolarowego pierwszy. Wczoraj pojawiła się dość dużych rozmiarów świeca koloru czarnego, czyli spadkowa. Po kłosie krótkiej konsolidacji pomiędzy 104,30 a 103. Pomimo, że linia trendu spadkowego została przełamana, no to notowania skierowały się na południe i przełamały wsparcie 103, które no, pewnie będziemy musieli za chwilę aplikować jako już lokalny opór. Dzisiejsza sesja to jest kontynuacja tego sentymentu z wczoraj. Zobaczymy, czy on będzie dalej, ten instrument podążał na południe. Jeżeli tak, no to oczywiście aż się prosi, żeby spojrzeć na wskaźnik relatywnej siły, który po raz kolejny może zawitać w strefie wyprzedania. Na razie minima z dnia dzisiejszego są zgodne z tymi z 29 listopada, czyli nowego dołka strukturalnie nie mamy, ale jeżeli chodzi o wsparcia, to raczej ja bym go szukał bliżej poziomu 101. Co na to euro-dolar? 1,0770. Tutaj sporo się działo, ale to widać na wykresie 4-godzinnym. Od góry ostatni raz testowana była ta przestrzeń, co właśnie przyniosło nam ten ruch na północ. W tej chwili notowania są dość wysoko, bo całe te wzrosty to jest już w tej chwili 140 pipsów, licząc od zielonej strefy. Ja zostawiłem tutaj kilka markerów, jak 1,0840 czy 1,09, nawet trochę niżej 1,0890. Jeżeli cena zejdzie poniżej tego, który w tej chwili przedłużam, czyli 1,0990, no to będzie szansa na to, żeby pojawiła się korekta tej silnej, dynamicznych wzrostów z wczorajszego wieczoru. Na razie na to przyzwolenia nie ma, aczkolwiek jakieś wyhamowanie następuje, a to może być równie dobrze korekta, po której notowania mogą się skierować w kierunku kolejnego ograniczenia tego instrumentu, czyli 1,0960. Widać to zresztą dość dobrze, a może nawet lepiej na wykresach dziennych. Funt brytyjski. Wyszedł po raz wtóry powyżej 1,2610. Raz już mieliśmy tą sytuację pod koniec listopada, potem cena zeszła poniżej, aczkolwiek trend chyba nie do końca został załamany. On został naruszony dość poważnie, między innymi w dniu wczorajszym, kiedy cena przez sporą część dnia była poniżej, ale końcówka dnia za to tutaj mocno wpłynęła na wzrostowy kształt świecy. No i tutaj jest cenna lekcja, żeby nie oceniać kształtu dziennej świecy po jej rozpoczęciu czy w trakcie jej trwania, więc trzeba cierpliwie czekać rzeczywiście na moment, w którym ona się zakończy. Wtedy można dokonać stosownej oceny sytuacji. Co dalej? No, za chwilę mamy górne ograniczenie Bollingera, które pokrywa się ze szczytami z listopada, czy około 1,2720. Tak, i ta przestrzeń według mnie ma szansę chociażby lokalnie tutaj stanąć przysłowiowym oporem, ale ciekawie pod tym względem wygląda już obszar bliżej 1,28. Ja przesunę tą czerwoną linię, żeby 1,28 tutaj pojawiła się jako marker i tutaj sięgam oczywiście do całej plejady szczytów, która pojawiła się w wakacje tego roku, a jeszcze wcześniej w czerwcu też mieliśmy tutaj punkt zwrotny. Także ogólnie dolar amerykański zgodnie z tym, co widzieliśmy na indeksie, jest w cofaniu, a wszystkie inne waluty tutaj nadrabiają. Funt brytyjski do PLN-a, czyli spoglądamy na naszą jednostkę monetarną. Notowania tej pary walutowej zeszły poniżej 5,03 i o tym mówiliśmy bodajże wczoraj już jako element naruszenia tej strefy. Nie dało się tego jeszcze jednoznacznie wczoraj stwierdzić. Dzisiaj już tak, aczkolwiek notowania dość daleko oddaliły się oczywiście od 5,03. Teraz pytanie, czy zostaną poniżej 5,0. No, wsparcie oczywiście 4,97. Ja to może przybliżę, bo w takiej skali to niewiele tutaj widać. 4,97, 4,96. Tutaj są ostatnie trzy dołki, więc ja nie zdziwię się, jeżeli zobaczymy korektę tej wyprzedaży funta w stosunku do PLN-a, czyli notowania wrócą w stronę 5,03. Jeżeli tak, no to oczywiście to będę klasyfikował jako korektę i dalszą wyprzedaż. Bez tego, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich dni, czyli faktu, że notowania były powyżej 5,03, no trudno mówić o jakichś większych wzrostach wartości funta. Frank szwajcarski do PLN-a. Odbicie 4,60. Tutaj łatwiej było to według mnie odczytać z wykresu, no bo 4,60 to jest jedyny poziom,
i najbliższy po tym, jak zostało utworzone wsparcie 4,48, więc korekta miała prawo sięgnąć tej górnej linii Bollingera, po czym właśnie skierować się na południe. Pytanie, które oczywiście można sobie zadać, czy ta przecena to będzie impuls i będziemy mieli nowy dołek. No to nie jest łatwe pytanie i ono nigdy jednoznacznie nie da się na nie odpowiedzieć. Dlatego też 4,48 ja przyciągam w prawo. Tu dowiemy się, czy nadal są chętni na realizację zakupu franka szwajcarskiego w relacji do PLN, tak jak to miało miejsce 21 listopada, czy też po naruszeniu czerwonej strefy pod koniec listopada. Euro PLN. Przypomnę, że to był instrument, który był, gdzie PLN był najsilniejszy, tak? Czyli że korekty w ramach umocnienia naszej noski monetarnej były bardzo krótkie. To przyniosło oczywiście pogłębienie tej tendencji. Tutaj nie było chwili zawahania, jeżeli chodzi o trend spadkowy. Notowania schodzą poniżej 4,31. Jest to w tej chwili oczywiście lokalny opór. Tu następuje zamiana tych schematów. Ja próbuję sięgnąć i spojrzeć w historii, czy 4,31 gdzieś tutaj nam będzie właśnie potwierdzało tego typu zachowanie, czyli traktowanie go jako oporu. Ale jak sami Państwo widzicie, za bardzo nie mam historii, więc muszę wejść na wyższy interwał po to, żeby sięgnąć do roku 2019, bo wtedy ostatni raz notowania były w okolicach 4,30 euro PLN-a. Tak czy tak 4,25 wygląda najciekawiej, a w tych skalach jak najbardziej 4,31 mamy tutaj całą serię tworzenia punktów zwrotnych z dość dużymi naruszeniami nawet, ale myślę, że to jest dość ważna informacja, żeby nadać pierwszeństwo kontynuacji tego trendu spadkowego. Sytuacja oczywiście zmieni się, jeżeli w szybkim tempie cena powróci powyżej 4,31 i tam zostanie. No to wtedy będziemy musieli spoglądać na wyższe poziomy. USD PLN. W szybkim tempie cena przeskoczyła z 4,03 z powrotem do 4,39, a właściwie do okolic. Czyli tak jak została wypełniona cała przestrzeń pomiędzy dolną a górną linią, co zajęło popytowi 9 interwałów, to ta sama prawie droga przez podaż została zrealizowana w 5. Można z tego wyciągnąć pewne wnioski, że podaż nadal jest bardzo aktywna i narzuca swoje tempo. I myślę, że ten wniosek będzie prawdziwy tak długo, jak cena pozostanie poniżej niebieskiego polu, czyli 4,03. Więc przełamanie 3,93 albo pozostanie poniżej 4,0 według mnie jest scenariuszem, który powinniśmy potraktować dość poważnie. Jeżeli tak, no to 3,80. Tak? To jest kolejny poziom, gdzie ja mam wyznaczony z wykresu już tygodniowego. Euroaut. Dzisiaj napisałem analizę, więc ona albo już jest, albo za chwilę się pojawi na naszym serwisie newsowym. Tu zwracam uwagę, że notowania przełamały jakiś czas temu dość istotne wsparcie 1,64, które właśnie tutaj klasyka gatunku, dołki zamieniają się w szczyty. Konsekwencje Państwo sami już widzicie, czyli próba skierowania się w stronę geometrycznej równości, czyli 1,6120, to jest linia FS100 tutaj opisana. No a wcześniej są jeszcze minima z wykresu dziennego, z okresu wakacyjnego, które mogą zatrzymać nam te spadki, czy też zakończyć ten impuls spadkowy, to by oczywiście wskazywało, że białe świece w najbliższych dniach mogłyby się pojawić, czy euro mogłoby się trochę umocnić. Odważnie na południe, dopiero po przełamaniu linii FS100, bo zjawisko równości korek, szczególnie na tym wyższym interwale, jasno tu wskazuje, że ta tendencja wzrostowa ma prawo jeszcze istnieć, aczkolwiek ewidentnie widać, że ta struktura trzyfalowa, która pojawiła się od sierpnia, ona jest już dość mocno rozbudowana, przynajmniej w czasie, w cenie jeszcze nie za bardzo, ale w czasie jak najbardziej. Surowce tradycyjnie rozpoczynamy od ropy. Mamy zatrzymanie w okolicach 67 dolarów za baryłkę ropy WTI, więc daleko jeszcze do 64. Rysuje nam się kolejna korekta. Ja na razie ograniczę ją do początku ostatniego swingu spadkowego z interwału godzinowego, czyli 71, no może 72 dolary maksymalnie. Postaram się tu położyć marker cenowy, żeby to gdzieś zostało zapisane też na trwale, czy jak będziemy jutro, czy pojutrze, czy w poniedziałek sięgać, to żeby można było do tego powrócić. Na razie tendencja spadkowa, tutaj nic się szczególnego nie dzieje, jeżeli chodzi o kontynuację wyprzedaży na tym instrumencie, ale trzeba mieć świadomość tego, że im bliżej 7,64, tym ta aktywność popytu może wzrastać.
Ropa Brent. O 71,50 żeśmy wspominali między innymi wczoraj, podobnie jak i o 70 dolarach zachowanie bliźniacze. Notowania mają prawo skierować się w stronę 78, ale tam też lokalnie można byłoby wskazać początek ostatniego swingu spadkowego jako taki poziom, który może być użytecznym drogowskazem, bo jeżeli tutaj bieżące wzrosty się zatrzymają przy okolicy 76,60, no to potencjał na dalszą wyprzedaż powinien się pojawić dość szybko. Notowania odskoczyły od spadkowej linii trendów, co jasno wskazuje na determinację podażowej strony na tym instrumencie. Złoto. Zmienność nadal jest bardzo duża, szczególnie po tym naruszeniu 2070. Notowania zbliżyły się do 1955 jako wsparcia, ale mimo wszystko nie dotarły. Notowania zawróciły ze sprawą wczorajszego reakcji na dolarze amerykańskim między innymi. Wyjście powyżej 2000 dolarów. Tak, jest to lekki problem według mnie, bo przełamane zostało najbliższe możliwe ograniczenie dla ruchu korekcyjnego, ale to nie jest jeszcze jakaś tragedia, bo notowania nawet mogą wrócić do 2070 i testować tą przestrzeń po raz kolejny. I myślę, że jest cały czas szansa, że cena pozostanie poniżej tego niebieskiego oporu. To, gdzie zakończą się wzrosty, no możliwości jest tutaj kilka. Jeżeli pójdziemy torem wydarzeń z wiosny tego roku, no to bieżące maksima, czyli okolice 2040, zostawiały nam tutaj w przeszłości kilka punktów zwrotnych. Ja to może zaznaczę strzałkami spadkowymi jako przestrzeń, bo to nie da się jednoznacznie wskazać konkretnej ceny, więc może się okazać, że właśnie jesteśmy świadkami, że te wzrosty się kończą, a dowodem na to byłoby zejście znowu poniżej 2000 dolarów za uncję tego metalu. No ale na to musimy chwilę poczekać. Wchodzimy w świat indeksów. DAX to jest niejako pierwszy, który oddala się od 16600 punktów. Kieruje się dalej na północ, tam już 17000 zostało zahaczone. Jak daleko na północ? No, pytanie, robić projekcje czy nie robić projekcji, bo jesteśmy w przestrzeni, gdzie nie mamy historycznych odnośników. Najprostszą techniką, którą możemy tutaj wykorzystać, to jest oczywiście odniesienie się do ostatniej korekty i próba multiplikacji poprzez współczynniki Fibonacciego tej wartości. Już moment, tylko ja muszę tutaj dodać przynajmniej ten najbliższy, 127, czyli 1.272 do 1.616 na razie nie będę sięgał, bo to może się okazać, że jest daleko. Udało się? Chyba się nie udało. Momencik jeszcze. To powinno się udać. A, już wiem czemu. Przepraszam. To jest mój błąd. Tak. Powinno być tutaj z kropką. Pomyliłem kolumnę, 1, 2, 7, 2, a tutaj jest opis, czyli tutaj możemy sobie wpisać 127%. Tak dla też w ramach edukacyjnych obsług jest. I wyskoczyło na poziom 17130, to jest najbliższe geometryczne ograniczenie. Co do wyższych wartości, jak najbardziej tak, no formalnie końca trendu nikt nie jest w stanie, czy impulsu do końca wskazać, szczególnie w takim wariancie, jaki mamy tutaj, gdzie nie mamy historycznych odnośników, więc o wiele łatwiej podążać za trendem, bo mogę wskazać, gdzie najbliższy potencjał na najbliższe zakończenie korek jest, czyli pierwszym poziomem to jest oczywiście zamiana historycznego szczytu 16600 we wsparcie, a potem będziemy sięgali po takie poziomy jak 16000 czy 15600. No ale na razie dzień po dniu notowania są na coraz wyższych poziomach, więc widać to zresztą też na wskaźnikach pod wykresem MACD wchodzi w skrajnie wysokie wartości. RSI za chwilę chyba będzie dożyło do asymptoty, czyli do 100 punktów, w tej chwili 85 i już się wypłaszcza, ponieważ tam coraz trudniej jest mu zdobywać te wyższe punkciki w ramach wzoru, z którego jest skonstruowany. Stany Zjednoczone. Luka wzrostowa. Mamy przeskoczenie na kontraktach terminowych przez 16760, więc tworzy się potencjał na to, żeby dalej spoglądać na północ. No formalnie na kontraktach mamy nowy historyczny szczyt, więc robimy to samo co na DAX-ie. Chwilę poczekamy, a potem będziemy próbowali robić projekcje. Zobaczymy, czy notowania utrzymają się, no bo też jest kluczowe, żeby w obrębie 1-2 sesji dać sobie troszeczkę czasu,
No bo jeżeli cena załamie się dzisiaj albo jutro i wróci poniżej 16,760, to ja bym to odczytywał jako przynajmniej element chwilowej słabości, jeżeli nie dużej. Tak? To żeśmy już wiele razy tłumaczyli w przypadku między innymi ostatniego zachowania na złocie. US30, sprawdźmy, silne wzrosty, po czym mamy otwarcie na wyższych poziomach, co jest pośrednio związane oczywiście z przejściem na kolejne kontrakty też, na te dalsze, no ale to jest informacja zwrotna, że inwestorzy z dalszą perspektywą czasową widzą ten indeks na wyższych poziomach. Tutaj notowania dość mocno oddaliły się od 36800, więc trudno oczekiwać, że nastąpi gwałtowne załamanie i powrót poniżej tego szczytu z początku 2022 roku. Więc w pierwszej kolejności ja się będę posługiwał tym kanałem wzrostowym. Notowania powoli zbliżają się do górnego ograniczenia tego kanału. No i tutaj stosując tą projekcję możemy spróbować skorzystać z tych wyższych współczynników, bo na oko było widać, że wariant ze 127% to jest trochę za krótko dla tych już rozbudowanych wzrostów, więc ja sięgnę po współczynnik 1,618, tylko już muszę go dodać do tutaj zestawienia. 1. I na szybko 168. Udało się tam kropkę wstawić? Nie, nie udało się, więc była poprawka. Jest. I wychodzi nam zakres lekko powyżej aktualnych cen, czyli bliżej 38 tysięcy jest współczynnik 168, jeżeli mielibyśmy mieć do czynienia z kontynuacją tego impulsu. Przypomnę, jest już bardzo, bardzo długi, więc tutaj też wszystko wskazuje na tym, że mamy zjawisko wykupienia. No, niech rośnie. Trzeba też pamiętać, że zmienność, ona jest bronią obosieczną, także zarówno korekta, która się pojawi, też będzie równie dynamiczna, ale gdzie się zacznie, to ja na razie nie mam odwagi, żeby wskazać takie miejsce. Ten potencjał związany z geometrią to jest jedna z wielu możliwości. S&P 500, nie mamy jeszcze nowego szczytu, ale nie można wykluczyć, że 4800 na kontraktach terminowych się pojawi jako ten tutaj ważny punkt odniesienia, zostanie przełamany. No, w końcu inne indeksy, czyli Nasdaq i Dow Jones już to zrobiły, już nie mówię o DAX-ie, prawdziwie to inny kontynent, więc jest potencjał na to, żeby ten tydzień jeszcze ciutkę się rozbudował. Oczywiście świeca już jest pokaźnych rozmiarów, można sięgnąć do tej z przełomu października i listopada, ona miała w sumie wysokości jako jedna z większych 250 punktów, bieżąca ma prawie 200, więc jeżeli mielibyśmy to rozciągnąć, no to ten nowy szczyt pojawiłby się minimalnie. Czemu do tego sięgam? Ponieważ jest pewna powtarzalność, zresztą jak Państwo sami zobaczycie, te białe świece, te duże białe świece pojawiają się dość sporadycznie, ale rzadko kiedy one mają właśnie więcej niż 250 punktów, więc po każdym zrywie potrzebny jest chwilowy odpoczynek i może się okazać, że wkrótce będziemy jego świadkami. Zobaczmy, co na to polska giełda. WIG20, przypomnę, że on pozostaje w takim mocno, mocno rozbudowanym ruchu spadkowym, łagodnym nachyleniu, ale to wszystko daje się opisać w ramach niższych interwałów dziennego i tygodniowego kanałem wzrostowym. Bieżący impuls przełamuje kolejne ograniczenia. Tutaj będę Państwa odsyłał, właśnie do, jeżeli mówimy o wszystkich indeksach, to oczywiście odsyłam Państwa do informacji, które pojawiają się o stopach procentowych albo braku ich dalszej podwyżki w Stanach Zjednoczonych. Tam jest korelacja pomiędzy wzrostem albo spadkiem stóp procentowych, a tym, co się dzieje na rynkach akcyjnych. Pieniądze po prostu przepływają z jednego rynku na drugi. Więc możemy być właśnie takiego, świadkami takiego przepływu. Stąd też te silne i gwałtowne wzrosty. No ale poczekajmy, bo wcześniej czy później, tak jak mówię, korekty się mogą pojawić. Tutaj najbliższe ograniczenie skonotowania wyszły powyżej 2260 na kontraktach na WIG20. No to ja muszę sięgnąć po mocno historyczne dane 2018 rok. I to jest poziom mniej więcej zbieżny z aktualnymi cenami, lokalnie 2320, potem będziemy sięgali po 2420, a potem 2470, więc jest jeszcze tutaj kilka przeszkód.
Ja przesunę sobie część z tych linii, żeby one zostały gdzieś z nami. Zresztą te 2330, z tego co widzę, no to już było testowane raz, więc w tej chwili mamy kolejne podejście do przełamania tego ograniczenia, więc zadanie z jednej strony nie powinno być trudne, uwzględniając ten pozytywny sentyment na świecie, ale z drugiej strony uwzględniając, że już 3 próby, czy tam 2 były nieudane, no to zobaczymy, czy dzisiejsza sesja będzie tą, która właśnie przełamie nam 2330. Jeżeli tak, no to wspominałem, że otwiera się droga na te wyższe poziomy. No dobrze, z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa oczywiście na wszystkie inne nasze opracowania. Jeżeli chodzi o bieżącą analizę techniczną, to ona zwykle pojawia się przed południem każdego dnia sesyjnego. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.